Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Chciałbym zaprosić dzisiaj wszystkich tutaj obecnych oraz przy monitorach do studium lekcji piątej. Dzisiaj będziemy studiować lekcję Wzrastanie w Chrystusie. Zapraszam. Przed nami Tytus, Marek, Benita, Leszek i ja prowadzący Waldemar. Temat dzisiejszej lekcji jest początkiem trzytygodniowego studium, w którym będziemy rozważać jeden z najistotniejszych problemów w chrześcijaństwie. Kiedy już jesteśmy gotowi służyć Bogu, kiedy uwierzyliśmy w Niego, jest problem, czy jesteśmy z Bogiem, czy dotrzymujemy złożonych obietnic, jak gdyby w naszym życiu chrześcijańskim. Ale nie tylko złożonych obietnic, które zwykle deklarujemy na początku naszej drogi chrześcijańskiej, ale także trwanie w tym chrześcijaństwie, co nie jest łatwe, jak się okazuje, w życiu i czego jesteśmy dzisiaj wszyscy świadkami. Chcielibyśmy ten problem dzisiaj drążyć, ale w dzisiejszym rozważaniu głównie skupimy się na zdefiniowaniu pewnych problemów, określeniu ich po to, by w następnych dwóch tygodniach bardzo szczegółowo już je omówić. Chciałbym zadać być może pierwsze pytanie, które nasunęło mi się podczas rozważania tego słowa. Otóż słyszymy i znamy nieraz takie pojęcie jak pokutowanie, pokuta. Moje pytanie jest bardzo konkretne. Co to znaczy pokutować? Co i komu można odpokutować, a czego nie? I oczywiście dlaczego? Chciałbym usłyszeć propozycję odpowiedzi na ten temat. Chętnie spróbuję i myślę, że warto zajrzeć do naszych sąsiadów południowych, do Czechów. Nie wiem, czy u Słowaków będzie podobnie, ale na pewno Czesi w swoim języku, kiedy mówią pokuta, to znaczy, że będzie kara. Kiedy policjant zatrzymuje kogoś na drodze, przekroczona prędkość albo jakieś inne drogowe przewinienie, wtedy jest pokuta i trzeba zapłacić ileś tam koron. To mi mówi, że pokuta to jest kara, czyli również w tych relacjach chrześcijańskich, kiedy człowiek zrobił coś złego i ma pokutować, czyli ma za to ponieść jakąś karę. Tą pokutą może być w chrześcijaństwie, tak wiele kościołów nauczało i chyba wciąż nawet naucza. Pokutą może być jakaś pielgrzymka, pokutą mogą być modlitwy albo jakieś czyny, jakiś dar pieniężny. To będzie coś, co zadośćuczyni temu, co zrobiłem złego. Czyli tutaj moja wina zaciążyła, więc ja pokutą próbuję to zbalansować, żeby znowu być na powierzchni, żeby nie trafić tego piekła. A więc odpokutować znaczy zadośćuczynić komuś za wyrządzoną krzywdę, generalnie rzecz biorąc. Pytanie, czy rzeczywiście można zadośćuczynić każdej krzywdzie, jaką komuś się zdarzy uczynić. Czy można każde zło zadośćuczynić? Ktoś kiedyś powiedział taką historię, w której dziewczyna mówi do swojego mężczyzny: weź teraz szklankę. No i on wziął tą szklankę. Upuść ją. No i on upuścił. I mówi: a teraz przeproś i zobacz, czy od tego się poskłada. My jako ludzie na szczęście mamy zdolność regeneracji, w tym również możemy, nasza psychika również może się regenerować, ale zazwyczaj jednak potrzebujemy tego czasu na to, żeby do pewnych rzeczy dojść, żeby pewne rzeczy po prostu przeszły. Ja myślę, że jeżeli dojdzie do zabójstwa, to nikomu nie zwrócimy życia. Jeżeli w wyniku pomówienia ktoś pójdzie do więzienia i będzie w więzieniu przez 10 lat przykładowo,
czy jest możliwość odpokutowania takiego czegoś. No, w jaki sposób zwrócić to coś, co w czasie się, prawda, zdarzyło i już się nie da odwrócić czasu, biegu czasu, albo życia. Pewnych rzeczy nie sposób jest odpokutować, nie ma takich szans. Natomiast można przykładowo zwrócić koszty grabieży. Można naprawić wiele złych uczynków, które materialnie kogoś dotknęły. Można spróbować naprawić czyjeś imię, które zostało szargane przez nasze niewłaściwe zachowania. Ale jednak nie wszystko. Ale w życiu ludzkim tak jest. Natomiast wobec Boga, czy my jesteśmy w stanie odpokutować jakąkolwiek winę? Proszę. Odnośnie relacji między Bogiem a człowiekiem, człowiek praktycznie nic nie może dołożyć do tego, co Bóg uczynił na krzyżu Golgoty. My jako ludzie możemy tylko ten dar Boże przyjąć jako dar, ale do ofiary nie możemy nic dołożyć. Dlatego, że na krzyżu Golgoty Chrystus wykonał wszystko. Mówisz o ofierze zadośćuczynnej dokonanej przez Pana Jezusa. Pana Jezusa Chrystusa. Jest napisane w liście do Hebrajczyków, wykonało się, a więc Chrystus wykonał wszystko. My możemy tylko ten dar przyjąć do swego serca i podziękować Bogu i przyjąć ten dar i możemy wybrać tą drogę, którą nam Bóg oferuje. Ja to rozumiem, Leszku, ale pytanie brzmi może nieco inaczej. Dlaczego może człowiek nie może odpokutować winy wobec Boga? Ponieważ Słowo Boże mówi, że za grzech... Karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Trzeba byłoby umrzeć. A jaka śmierć ludzka jest na tyle wartościowa, żeby była zadośćuczynna? No jeszcze chciałem dodać, że Chrystus umierał na krzyżu Golgoty za wszystkich ludzi. I to umierał na krzyżu Golgoty drugą śmiercią. My możemy zasnąć, umieramy fizycznie, ale nikt nie jest w stanie odkupić ani zbawić człowieka. Dlatego Syn Boży musiał umrzeć, aby nas odkupić i umierał drugą śmiercią. A tego człowiek nie jest w stanie uczynić. Proszę. Ja powiem tak, człowiek mógłby zapłacić za konsekwencje swojego życia, tą pokutę, to zadośćuczynienie, tylko że tak jak Leszek powiedział, to byłaby ta śmierć ostateczna, a przecież tak jak w naszym sercu jest pragnienie życia, tak i w sercu Bożym jest pragnienie życia dla nas. I dlatego Pan Bóg mówi, człowieku, jakbyś ty sam za siebie zapłacił, to byś po prostu umarł, już by ciebie nie było. A ja chcę, żebyś ty żył i dlatego mam rozwiązanie. A tym rozwiązaniem jest śmierć Chrystusa w miejsce naszej śmierci. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż życie, które Bóg nam ofiarował, stwarzając nas w doskonałym świecie, dał nam życie i wszystkie warunki do tego, by żyć wiecznie nieskalanym. Natomiast w momencie, kiedy zgrzeszyliśmy, staliśmy się bezwartościowi. Więc pytam się, w jaki sposób można zapłacić czymś bezwartościowym za coś, co jest niezwykle wartościowe. A więc Bóg ofiaruje życie, daje coś najcenniejszego. Z miłości powstaliśmy, z miłości nas stworzył. W wyniku zbrodni przeciwko Bogu jesteśmy już skażeni, nieczyści, nic nie warci. Jak możemy złożyć ofiarę zadośćuczynną? To tak jakbym na przykład komuś ukradł krowę, przejadł ją przez zimę przykładowo, a na wiosnę chciał dać kota na przykład w zamian zadośćuczynną, prawda? A może jeszcze coś mniejszego, na przykład mysz tylko i niech ona zadośćuczyni. No bo czymże to by było? Więc nasza ofiara z nas jest bezwartościowa, ponieważ jesteśmy grzeszni. Jako grzeszni nie możemy złożyć ofiary zadośćuczynnej. Proszę cię jeszcze, Leszku. Ja chciałem dodać odnośnie tego, co powiedziałeś, a więc, że my rodzimy się z zdeprawowaną grzeszną naturą i nasza ofiara była bezwartościowa. Musiała być złożona święta, czysta, doskonała ofiara. I tą ofiarą była ofiara Syna Bożego. Sam Bóg przyszedł na tę ziemię, stał się człowiekiem, aby umrzeć za cały rodzaj ludzki. I tylko musiała być
w oczach Bożych zadośćuczyniona ofiara doskonała, a tą doskonałą był Jezus Chrystus. A wracając do tego, co wcześniej było mówione, Bóg nas nie tylko stworzył, ale przez upadek człowieka nasza natura była zdeprawowana. Bóg chce odrestaurować, odnowić naszą naturę grzeszną, dać nam boską naturę, podobno do Jezusa Chrystusa. Chce zmienić nasz charakter, naszą naturę, tak jak była na początku. I tego nikt nie jest dokonać, tylko sam Bóg. Słowo Boże używa pojęcia pokutować. Co w takim razie ma oznaczać to słowo pokutować w Piśmie Świętym? To jest ciekawe pytanie, ale mam niezwykłą pokusę, żeby jeszcze na momencie wrócić do tej kwestii tych relacji. Bo bardzo często, kiedy mówimy, mam nadzieję, że ze wszystkim zdążymy, kiedy mówimy o tym, że ktoś coś zrobił złego, ma zapłacić, to jest właśnie ta pokuta i że my nie jesteśmy w stanie, wtedy jesteśmy wokół czynów. Mówimy o czynach. Człowiek coś zrobił złego, możemy wyliczać, zrobiłeś to, ja tamto, jesteśmy grzesznikami wobec prawa, wobec Boga, jest sąd, są pewne reguły, są przykazania, ale wtedy to wszystko jest takie legalne. Natomiast to jest kwestia relacji, bo tak to, co najgorsze się wydarzyło, to została zerwana relacja. Kiedy pierwsi ludzie przestali ufać Bogu i zerwali ten owoc, wtedy zerwała się relacja. I to, co jest w człowieku, kiedy my się rodzimy, brak zaufania do Boga, dzieci, które uciekają przed Bogiem, człowiek, który lęka się tego Boga, lęka się tej kary, tej pokuty. I to jest całym sednem, żeby ta relacja mogła być odbudowana. Bóg, który jest źródłem życia, a my się od tego źródła oddzielamy, tracimy to życie. I to nie chodzi nawet o to, żeby w jakiś sposób coś zapłacić, kogoś przekonać, czyjś gniew obłaskawić, ale chodzi o to, żeby na powrót w człowieku odbudować to przekonanie, że Bóg nie jest kimś złym, tylko jest naszym dobrym Ojcem i możemy do Niego przyjść, nie musimy się Go bać. Bóg nas przekonuje do tej... Przeczytajmy list... Przepraszam, że tutaj inny wątek jeszcze. Przeczytajmy list do Rzymian 6, 6 rozdział, 23 werset. Może Kani przeczytasz? Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc widzimy z jednej strony w Słowie Bożym niezwykłe potępienie kwestii grzechu i śmierć. Wydawałoby się, że jakby po tym już nie ma ratunku. Lecz mamy też obietnicę zawartą w tym tekście, że jest łaska, że jest szansa na to, żeby zmienić. Właściwie co w takim razie człowiekowi można, co człowiekowi pozostaje zrobić jako pokuta? I myślę, że w słowie pokuta zawartym w Piśmie Świętym zawiera się treść polegająca na odwróceniu się od dotychczasowego życia. Zawrócenie z drogi, którą się podążało. I właśnie apostoł Paweł bardzo często mówi o tym, zwraca się właśnie do tych chrześcijan, którzy z pogan, prawda, przyszli, żeby właśnie odwrócili się od tej drogi, którą podążali. Proszę. Ja myślę, że to jest taka bardzo ciekawa rzecz, że Chrystus, żeby nas zbawić, On tak naprawdę potrzebuje naszego życia. Potrzebuje wziąć to stare życie i chce, żeby to stare życie, żeby ono umarło, żeby On mógł dać nam to nowe, prawda? Kiedy mówimy o pokucie, czego Jezus tak naprawdę od nas chce? Chce od nas naszych serc. Tak jak czytamy w liście do Rzymian, drugi rozdział, 29 werset, ale ten jest Żydem, który jest z nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Więc jeżeli mówimy o tym, że Bóg od nas czegoś żąda, to właśnie żąda od nas naszego serca, żebyśmy Go pokochali w pełni, prawda? I to jest taka dosyć oczywista oczywistość, że kiedy oddajemy nasze serce Bogu, kiedy zaczynamy Go naprawdę szczerze kochać, to co za tym idzie? No idzie to, że chcemy za Nim podążać, chcemy być tacy jak oni. No ja sobie nie wyobrażam lepszego komplementu dla rodzica,
niż żeby usłyszał od swojego dziecka: tato, jak dorosnę, to chcę być taki jak ty. Prawda? Bo to pokazuje te relacje. I tak samo my, kiedy naprawdę kochamy Boga, to przychodzimy do Niego i mówimy: Boże, ja chcę być właśnie taki jak ty. Co to jest religia odkupienia, a co to jest religia prawa? Jaka jest różnica pomiędzy religią odkupienia i religią prawa? Religia odkupienia to jest religia, według której ludzie są zbawieni z tragedii grzechu przez kogoś innego, czyli przez Jezusa Chrystusa. Natomiast religia grzechu to jest religia, w której człowiek może sam wyzwolić się z tej niewoli. Masz na myśli religia prawa? Religia prawa, tak. Przez religia prawa, przez swoje dobre uczynki. Czy spotykamy się na co dzień z taką religią? Religią prawa, tak? Tak. No chyba większość religii poza chrześcijańską, ta chrześcijańska, ta biblijna jest inna, dlatego że wszystkie religie mówią: musisz pójść w takie miejsce na pielgrzymkę, przynajmniej raz w życiu. Musisz zrobić 5 rzeczy. Albo jeszcze inne religie mówią: musisz tam poszukiwać czegoś w sobie. Czyli ty, człowieku, musisz coś zrobić, żeby dojść do jakiegoś miejsca, jakiegoś oświecenia, jakiegoś zbawienia, osiągnąć jakiś poziom. Musisz uczestniczyć w czymś. Różne terminy, w zależności od religii, kościoła, będą się tutaj pojawiały, co ty musisz robić, ile godzin musisz czegoś tam wypracować, odpracować, żeby sobie na coś zasłużyć. Natomiast religia biblijna jest tą religią, gdzie wszystko jest na głowie. Dlatego, że tutaj się zaczyna od daru i ten dar sprawia, że zmienia się życie człowieka. A tam we wszystkich religiach prawa jest: pokaż człowieku, że jesteś dobry, a na końcu otrzymasz jakąś nagrodę. Kiedy w Dziejach Apostolskich przemawiał apostoł Piotr i mówił o Jezusie, w pewnym momencie ludzie mówią: co mamy czynić? Byli poruszeni, mówią: coś w tym jest, dobrze mówi ten człowiek, co mamy czynić? Bo każda religia coś chciałaby uczynić, żeby zasłużyć. A Piotr im odpowiada: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Przyjmijcie Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych. Przyjmijcie dobrą wiadomość, że wasze grzechy zostały przebaczone przez Jezusa i od tego momentu zaczyna się wasze wspaniałe życie z Nim. Nie ma tej pokuty w znaczeniu ludzkim. Ty nic nie musisz zrobić. Przyjmij, że Bóg daje ci wspaniały dar przebaczenia, a wtedy mało tego, otrzymacie dar Ducha Świętego i w mocy tego Ducha Świętego będziecie chodzić. Wasze życie będzie inne, przemienione, nowe. Bóg inaczej zaplanował. Zatem najpierw dar. Religia odkupienia. Czy taką praktykują adwentyści? No tak. Tylko czy wszyscy? A proszę powiedzieć zatem, w świetle tego, co przed chwilą powiedziałeś, dlaczego potrzebne jest odkupienie, skoro już wcześniej powiedziałeś, że zostaną nam przebaczone grzechy? Ale to jedno z drugim jest związane, bo właśnie odkupieniem, odkupienie to jest przebaczenie tych grzechów i od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli człowiek próbuje zacząć od swoich działań i coś zrobić po swojemu, to wciąż praktykuje te religie grzechu, czy prawa, które próbują sobie na coś zasłużyć, zjednać Boga. To jest ta wielka różnica, że to nie my próbujemy Boga przekonać do nas, ale to Bóg cały czas próbuje przekonać nas do siebie. Mówi: ludzie, nie bójcie się mnie, ja nie przychodzę, żeby was potępić. Od pierwszych stron Biblii Bóg mówi: przychodzę po to, żeby was zbawić i ratować. Jeszcze raz zadam to pytanie. Od czego, dlaczego Bóg ma nas wykupić? Dlaczego ma nas Bóg wykupić? Wykupić on może nas na kilku płaszczyznach. Nie. Dlatego, że spora część religii, nawet tych protestanckich, ma pewien taki problem, że przedstawia Jezusa jako tego, który wybacza nam nasze grzechy. I to jest dobra nowina, ale częściowa. Z tego powodu, że spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że do pewnego pastora przychodzi pewien mężczyzna i mówi: pastorze, bardzo chciałbym się nawrócić.
ale mam problem, dlatego że jestem uzależniony od hazardu. Już mój dom jest zastawiony, samochód, niedługo wszystko bank mi zabierze, komornik siada mi na mojej pensji. Ja nie wiem, co mogę z tym zrobić. No po prostu żona chce się ze mną rozwieść, ale chce się nawrócić. I ten pastor przychodzi do niego i mówi, ale słuchaj, ty się niczym nie przejmuj, dlatego że Jezus jest w stanie wybaczyć ci wszystko bez względu na to, co zrobiłeś. Więc możesz być chrześcijaninem, dlatego że Jezus ci wybaczył. Ale to, czego naucza nasz Kościół, to to, że Jezus nie tylko daje moc, czy nie tylko nam przebacza, ale również daje moc do tego, żebyśmy już więcej tego nie popełniali. I ja myślę, że to najlepiej wiedzą faktycznie osoby, które doświadczyły tego życia na świecie. Kiedy nagle przyszły do Jezusa, padły na kolana, powiedziały, Panie Boże, proszę Cię, zabierz ode mnie mój grzech. I Bóg to zabiera. Także jeżeli mówimy o zbawieniu, to mówimy o tym, że Bóg jest w stanie, że Bóg wybacza, ale również jest w stanie oddalić nasz grzech od nas tak daleko, jak daleko jest wschód od zachodu. Tak. Mówiąc o tym, od czego nas Pan Bóg ratuje, faktycznie to jest wiele elementów. Ja znowu bym zwrócił uwagę na te relacje, czyli ten moment, kiedy uciekamy przed Bogiem i Boga się boimy, a Bóg mówi, chcę Ciebie od tego uwolnić. Tak naprawdę uwolnić Ciebie od samego siebie, od tych złych myśli, które masz w sobie o mnie. Zobacz, że jestem dobrym ojcem, który nie chce Twojego zła, a chce Twojego dobra. Moja wola dla Ciebie jest czymś najlepszym. I dlatego, kiedy człowiek wreszcie się przekonuje, że do Boga warto przyjść, że On nie jest z kimś, kto tylko czeka, żeby mnie tutaj ukarać, przychodzimy, a On jak tego syna marnotrawnego przyjmuje. Mówi, jesteś moim dzieckiem, moim synem. To nasze życie naprawdę w tym momencie się zmienia. I to, co wcześniej wydawało nam się, wiedzieliśmy, że jest dobre, ale nie potrafiliśmy tego czynić ze względu na to, że byliśmy w niewoli, w tej niewoli grzechu. Nagle, kiedy zostajemy synami, to Boże prawo, które jest w Jego sercu, ten Bóg, który do naszego życia wkracza, razem ze swoim prawem, z tym, jakim on jest, to nagle zaczynamy to czynić, co wcześniej wiedzieliśmy, że jest dobre, a nie byliśmy w stanie tego czynić. I to jest ta niezwykła zmiana. On nas ratuje od tej naszej natury, która nas cały czas ciągnęła w dół. Ja jeżeli jeszcze... Przepraszam bardzo, czasu mamy mało. Przeczytam list do Galacjan, 4:9. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którymi ponownie jak dawniej służyć chcecie? Wspomniałeś, Tytusie, tutaj o pewnym problemie, który tkwi w nas. Otóż odkupienie jest z niewoli grzechu. To, że Pan Jezus za nas zapłacił karę za nasze winy, nie zmienia faktu, że w naszym życiu wciąż podlegamy mocom złym, siłom złym, własnym złym przyzwyczajeniom, niewłaściwemu zachowaniu i wciąż podlegamy grzechowi. My jesteśmy grzeszni ze swej już natury, po Adamie i Ewie, po ich grzechu, dziedziczymy grzeszność i z tego grzechu nie możemy się sami wyzwolić. Dobrze, że powiedziałeś, że nie możemy, bo my sami nie możemy, ale jest ktoś, kto może nas od tego uwolnić. Otóż to. Sprawa tego, co na Golgocie się stało i zapłatą za nasz grzech, to jest jedna sprawa, ale wykupienie z niewoli grzechu, czyli uwolnienie nas od tego ciągłego trwania w grzechu, sprawia również Pan Jezus. W jaki sposób to się dzieje? Oto jest pytanie. To ja powracając do tego, że jak można powiedzieć, dług został zapłacony na krzyżu Golgoty, ale teraz, kiedy my zostaliśmy, dług został zapłacony, zostaliśmy uwolnieni, teraz żyjemy pod łaską i łaska Boża, miłość Jezusa Chrystusa, tak jak czytamy w Słowie Bożym, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, kiedy popełniamy grzech, ale tutaj właśnie, kiedy
chodzimy z Chrystusem i jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym, Duch Święty i Słowo Boże i moc Boża przekształca nasze serca, nasze charaktery. Oczywiście, jeśli my poddajemy się Duchowi Świętemu, jest tak zwany proces uświęcenia. Na krzyżu zostaliśmy wykupieni, ale proces uświęcenia trwa przez całe życie. I dopiero kiedy Chrystus przyjdzie, będzie całe wtedy odkupienie. Ale teraz żyjemy w grzesznym świecie, żyjemy w grzesznym ciele, ale ten proces odrestaurowania trwa przez całe nasze życie. Niektórzy mówią, że to należy wsadzić w bajki z tym grzesznym światem i tak dalej. Więc jak to jest? Czy podlegamy jakimś siłom zła, czy też to jest kwestia naszego wewnętrznego wyboru? Ja może, bo tutaj na te dwa pytania tak naprawdę chyba może nam odpowiedzieć Księga Ezechiela, 36 rozdział. Przeczytaj. Tutaj mamy, to jest długi fragment, ale przeczytam 31 werset. I tutaj jest napisane: wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre, i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. To jest bardzo mocny tekst, który pokazuje, co się dzieje z człowiekiem, kiedy przyjmuje Chrystusa do swojego serca. Tak samo w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, tam czytamy, że ludzie, którzy nie przyjęli Jezusa, nie przyjęli światłości, uciekają od Niego. Dlaczego? No bo są brudni, no bo nie chcą, żeby ich nieprawość wyszła na jaw. Dopiero kiedy przyjmujemy Chrystusa, kiedy patrzymy na Niego, wtedy się do Niego możemy podobniać. Dodajmy w skrócie, że żyjemy i wyrastamy w określonym świecie. I wyrastając w tym świecie, jesteśmy skażeni tym światem i nie dostrzegamy czasem jego zła. Wyobraźmy sobie taką na przykład jakąś rodzinę patologiczną, w której i dzieciom szczególnie wydaje się, że taki jest świat. Że ojciec pijak przychodzi, bije matkę, bije ich, prawda, że są tam takie czy inne problemy. Myślą, że taki cały świat jest. One wyrastają w tym i pewne rzeczy wydają im się zupełnie normalne. My też wyrośliśmy w grzechu, jesteśmy skłonni do grzechu i tak dalej, ale kiedy poznajemy Boga i przyjmujemy Jego łaskę, wierzymy w Niego, poznajemy, co to jest naprawdę dobro i zło. I jeżeli zdajemy sobie sprawę, że owe zło zabiło Pana Jezusa, poprowadziło na krzyż, to robi nam się przykro. I nie chcemy zadawać bólu Bogu więcej niż ten, który już za nami jest. I dlatego zaczyna się rodzić w nas obrzydzenie do wszystkiego, co złe i powoduje czyjeś ból i śmierć, a szczególnie tego, dzięki któremu żyjemy. Popatrzcie taką sytuację, króciutko powiem tylko. Ktoś na przykład dostaje od kogoś nerkę i ratuje mu życie. Albo jakiś inny narząd, prawda? To co taki ktoś jest? Bardzo wówczas wdzięczny. Mówi tak, muszę zmienić swoje życie, żeby to nie było marne życie. Ale też i ten, który daruje część swojego ciała, zastanawia się, czy jeżeli jego życie zostało uratowane, czy to teraz będzie żył porządnie, czy dalej będzie tak żył, że znowu straci tą nerkę, czy powiedzmy inną część ciała. A więc jest pewna ważna zależność. To samo dzieje się jakby z Panem Bogiem. Ale o to chodzi, że jeżeli już jesteśmy zepsuci, żyjemy w zepsutym świetle i mamy pewne ograniczenie, co prawda Bóg mówi do nas tak, w osobie Pana Jezusa, że nie jesteście już z tego świata, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, ale czy powiada, że mamy w Nim nie być? Nie, mówicie po krańce świata na cztery strony, idźcie i głoście ludzie i bądźcie solą tej ziemi. Mamy być wśród tego zepsutego rodzaju ludzkiego i jednocześnie jakby nie być, prawda? Więc jak sobie poradzić? Nie jest proste żyć w takiej patologicznej, jakby powiedzmy sobie, rodzinie i jednocześnie pokazywać bardzo doskonałe cechy charakterologiczne. Dlaczego potrzebne było Boże odkupienie w tej kwestii? Znowu nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym problemem, ponieważ jest napisane w liście do Efezjan w 6 rozdziale i w 12 wersecie następująco. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Popatrzcie, jaka niesamowita, potężna moc. I teraz pytanie, czy my mamy wszyscy świadomość tego, co to jest? Co to są te nadziemskie władze, te zwierzchności
albo władcy tego świata ciemności. Czy ktoś ma jakieś wytłumaczenie tych słów na nasz potoczny język? Co to są te zwierzchności nadziemskie? Proszę. Nie macie żadnego poglądu na ten temat? Osobowe złe duchy. To znaczy, na początku, jak czytamy Słowo Boże, to kiedy Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo Boże, widzimy upadek człowieka, a więc istota, która była doskonała, jak czytamy w liście w Słowie Bożym Ezechiela, która była doskonała, upadła i powstała w niebie rebelia. 1/3 aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu, zostali zrzucani tu na ziemię i cały czas jest ta walka. Ja to zawsze, kiedy ludziom tłumaczę, mówię, to jest taka walka jak walka partyzancka, a więc cały czas atak przeciwko Bogu. Oczywiście Bóg mógłby od razu unicestwić zło i szatana i tych zbuntowanych aniołów, ale Bóg, jak to nieraz mówi ludziom, że Bóg chce zwyciężyć przez miłość. Dlatego miłość zwyciężyła. Chrystus oddał życie za wszystkich ludzi, za te wszystkie istoty, które stworzył. I to miłość ma być końcem zwycięstwa. Zwycięstwem nad grzechem, zwycięstwem nad mocami ciemności. Przez miłość Jezus Chrystus zyskuje i pozyskuje do swego królestwa. Leszku, nawiązując bliżej do naszego tematu, kilka tygodni wcześniej rozmawialiśmy, pierwsze lekcje tego kwartału mówiły wyraźnie. Najpierw było mowa o szatanie. Skąd się wzięło zło, skąd się wziął szatan, 1/3 aniołów strącona na ziemię. Potem była przedstawiona postać Boga i następnie człowieka, który bierze udział w tym konflikcie w jakiś sposób. Więc tutaj nie chcę rozwijać jak gdyby tego tematu, bo nie mamy na to czasu. A więc nadziemskie zwierzchności to są demony, to są słudzy szatana i dzisiejszy świat naukowy, prawie naukowy, paranaukowy mógłbym powiedzieć także, próbuje wmówić nam, że to są jakieś mity z tym złym szatanem, z tym diabłem, z tymi aniołami złymi, z tymi demonami, że to jakaś zaszłość. Jednak w Piśmie Świętym czytamy, że Pan Jezus wyganiał demony z ludzkich postaci i że szatan nadal swoje robi. Co się stało na Golgocie? Zwycięstwo Pana Jezusa nie zniszczyło dosłownie szatana, lecz objawiło szatana grzech i zło i potęgę zła. Oto w osobie Pana Jezusa Bóg został jakby zamordowany przez szatana. W jaki perfidny sposób? To jest obnażenie całej tajemnicy jakby zła. Do czego prowadzi zło? Do unicestwienia. Więc to jest pokazane, ale ono nadal trwa. Bóg natomiast ze swoimi siłami, także nadziemskimi, wspomaga człowieka w walce z tym złem. I o tym jest tutaj mowa. I przy czym zarówno szatan, jak i Bóg inspiruje określonych ludzi, którzy służą jedni szatanowi, drudzy Bogu. Jedni służą Bogu i w tym są pomocni w Bożym dziele nawracania innych ludzi, ale też i są ci, którzy przeciwdziałają. Proszę. Mówimy o Bożym Królestwie i o Królestwie Szatana. I tak jak Jezus przyszedł na ten świat i przyszedł jako król, to co stało się z naszym królem jest dziwne, bo król powinien zwyciężać, powinien pokonywać, a to zwycięstwo wydawało się porażką. Tak samo jak zbawienie, to o czym mówiliśmy na początku. Wszystkie religie mówią, musisz coś zrobić, sobie zasłużyć, a religia biblijna, ta nauka biblijna jest zupełnie inna. I tak samo z tym zwycięstwem. Zwycięstwem też jest inaczej. To Boże zwycięstwo jest inne, bo na krzyżu Bóg pokazał swoją miłość. I tą miłością pokonał nasze twarde serca. I to było zwycięstwo Bożego Królestwa, a zarazem porażką tego Królestwa Ciemności, które, tak jak już mówiłeś, Waldku, obnażyło się. Szatan był gotów zamordować swojego Stwórcę. I wtedy cały Wszechświat, ten ostateczny podział się dokonał. Nie ma już żadnych szarości po środku. Jest Królestwo Boże i jest Królestwo Szatana. I to są te dwie moce, które się cały czas z sobą w tym wielkim konflikcie spierają, walczą.
jaki sens ma zmiana naszego statutu niewolnika grzechu na status sługi Boga? Jakie korzyści z tego wynikają? W Królestwie Szatana ludzie są więźniami. Są tam związani różnymi nałogami, czy tą naszą naturą, z którą się rodzimy. My z natury, bez wyboru, rodzimy się i jesteśmy w tamtym królestwie. A Bóg mówi, ja zapraszam Ciebie do mojego królestwa, w które jest wspaniałe, piękne, trwa na wieki, w którym ludzie są wolni, w którym moje prawo daje Ci radość i szczęście, które będzie trwało na wieki. Jedną z takich korzyści jest poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości, kim jestem, tak? I to objawia się w moich kontaktach, relacjach z innymi ludźmi. Coś wam powiem, trochę tak, może zaskakująco. Na Golgocie stała się jeszcze jedna rzecz. Bóg dał nam możliwość zobaczenia, jakimi jesteśmy głupcami. Popatrzcie. Na Golgocie stała się jedna z najważniejszych rzeczy w historii Wszechświata. Szatan przegrał walkę z Chrystusem. Tak czy nie? Jego wyrok jest już przypieczętowany. Od ponad 2000 lat wiemy o tym, że wszyscy słudzy szatana są przegrani razem z nim. To jest przegrana walka. To jest tylko kwestia czasu. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, kogo wybrać, za kim pójść. Za szatanem, czy za Chrystusem, który daje nam życie wieczne bez problemu. Człowiek wybiera czasem służbę szatanowi. Ja się pytam, gdzie jest rozum, gdzie jest mądrość? Na logikę wszystko wydaje się takie oczywiste, ale to właśnie sprowadza się do kwestii wiary. Czy ta księga to jest tą księgą, której ja wierzę, że to, co mówi, jest prawdą. Ludzie rozglądają się po świecie i mają wiele różnych filozofii, opcji. I tylko to, co może przemienić ich serce, to jest właśnie ten obraz z Golgoty. Bo on jest tym wielkim zwycięstwem, kiedy człowiek widzi, do czego Bóg był gotów, żeby mnie uratować, żeby przekonać mnie do siebie. Zmienia się wszystko. Ten Bóg wchodzi w moje życie. Zaczyna być moim przyjacielem. I to zwycięstwo nad grzechem, o którym dzisiaj rozmawiamy, zaczyna mieć wtedy moc, kiedy On jest w moim życiu, bo sami nic nie możemy uczynić. Leszku? Ja tylko chciałem krótko, bo już czas się kończy. My rodzimy się i mamy zdeprowaną, grzeszną naturę. I bez łaski Bożej, bez Ducha Bożego giniemy w tym świecie. Ta natura grzeszna, zdeprowowana doprowadzi nas do śmierci. Nie tylko do doczesnej śmierci wiecznej, ale łaska Boża. I właśnie ludzie, jeśli nie poznają Ewangelii, Ewangelia jest jedyną mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka. Właśnie Ewangelia i Słowo Boże zmienia człowieka. I bez Boga ludzie zginą i będą zatraceni. Dlatego większość ludzi wybiera zło i grzech, bo dlatego natura jest taka skłonna do grzechu, nie? I prowadzi do śmierci. Dlatego miłość Boża i łaska Boża i Ewangelia może zbawić człowieka. Tak więc w tym wielkim boju, który nadal okazuje się, że trwa, prawda? My mamy do odegrania ważniejszą rolę. To, co najważniejsze, to się stało. Na Golgocie zwycięstwo Pana Jezusa jest oczywiste, przegrana szatana jest oczywista, lecz pozostaje jeszcze to, co my ludzie zrobimy z tą wiedzą, którą posiadamy. Czy wybieramy, a więc kwestia dokonania wyboru, czy wybieramy śmierć wraz z szatanem, czy wybieramy życie wieczne. Ale jeśli wybieramy życie wieczne, to wówczas się okazuje, że nie jest tak łatwo nam żyć. Ponieważ wciąż, jak wcześniej czytaliśmy, powracamy do żywiołów, które nami rządzą. Jak poradzić sobie z tymi żywiołami? Jak poradzić sobie? Stąd tytuł naszej lekcji – Wzrastanie w Chrystusie. Dzisiaj, tak jak powiedziałem na wstępie, ważniejsze było zdefiniowanie tego problemu ogólnie, gdyż będziemy mówić w następnym tygodniu w szczegółach już zwycięstwa nad złymi mocami. Dzisiaj omówiliśmy najważniejsze zagadnienie, w jakim miejscu jesteśmy, a więc wybrać śmierć czy życie z Panem Jezusem.
Jeśli tak, no to jesteśmy ludźmi chyba wówczas mądrymi. Ja cieszę się, że mogliśmy wziąć udział w tym spotkaniu. Jest ono o tyle pasjonujące, że wychodzi naprzeciw tym najważniejszym problemom nie tylko wszystkich chrześcijan czy ludzi na całym świecie, ale także i adwentystów. To, że jesteśmy adwentystami, wcale nie oznacza, że jesteśmy ludźmi doskonałymi. To wcale nie oznacza, że nie podlegamy tym zwierzchnościom władz tych złych. Także oni walczą o to, tym bardziej, im bardziej zbliżamy się do Boga, tym ten bój jest większy. Szatan w swej chociaż niemocy już uratowania dla siebie jakiejś przyszłości, chciałby razem ze sobą zniszczyć wszystkich ludzi i używa wszelkich mocy po to, żeby doprowadzić nas do zniszczenia. Jak temu przeciwdziałać, jak się oprzeć temu, będziemy studiować w następnym tygodniu, do którego to studium bardzo serdecznie zapraszam. A teraz chciałbym podziękować modlitwą. Zapraszam Ciebie może tutaj. Święty, wspaniały Boże, który mieszkasz na wysokim niebie, dziękujemy Ci, Panie, za to studium, za ten czas, kiedy otwieraliśmy Słowo Boże, dowiadywaliśmy się o Tobie. Wspaniały Boże, dziękujemy za śmierć Twojego Syna, dzięki której my możemy żyć, która zmienia nas. Wspaniały Boże, oddajemy nasze serca w Twoje ręce. Prosimy, Panie, o to, byś nas zmieniał, abyś nami kierował, abyś ulepił nas jako te cenne naczynia dla swojej chwały. Wspaniały Boże, bądź obecny w naszym życiu. Spraw, Panie, abyśmy wzrastali w tej miłości do Ciebie. O to wszystko, Panie, prosimy i dziękujemy. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Amen.